Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż nasze lampy gasną. Na to odpowiedziały mądry, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest tak, że część ludzi w trakcie uwielbienia, które jest w kościele, spotyka się bezpośrednio z Bogiem, jest blisko, coś, czegoś realnie doświadcza, a część stoi, przygląda się i w zasadzie nic się u nich nie dzieje. Ludzie ci dzielą się na dwie grupy. Jedni podejrzewają tych pierwszych, że może coś udają, tak? Drudzy wbijają się gdzieś tam w potępienie. Ja nie umiem uwielbiać. Ale pytanie tak naprawdę, czego się spodziewasz na uwielbieniu? Czego chcesz? Czy chcesz się spotkać, i nie mówię tylko o uwielbieniu, które jest tutaj w trakcie spotkania. Czy chcesz się spotkać z Jezusem? Czy chcesz? Czy chcesz stanąć oko w oko, doświadczyć czegoś, przeżyć czegoś? Czy zabierasz ze sobą oliwę? Często ludzie przychodzą, są nafaszerowani negatywizmem, są nafaszerowani nieprzebaczeniem, złością, narzekaniom, stoją, są jakby w innym wymiarze i później mówią, Pan nie przychodzi, oblubieniec przyszedł, oblubieniec jest, jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, jesteśmy, ale tak naprawdę pytanie, czy każdy zabiera ze sobą tą przysłowiową oliwę, z jakim nastawieniem podchodzisz? Jeśli dźwigasz coś dzisiaj, dźwigasz jakieś ciężary, jesteś skoncentrowany czy skoncentrowana maksymalnie na doczesności, na dniu codziennym, wczorajszym, jakichś problemach, coś w tobie siedzi, zrzuć to, podejmij decyzję, że wierzysz w obietnicę, że to jest spotkanie z Bogiem, które coś zmieni. Podziękuj Mu za miejsce, które zajmujesz w rzeczywistości duchowej. Podziękuj Mu, że Jego przeżywalność jest realna. Jeśli siedzisz w grzechu i przez to nie doświadczasz tego Boga, bo odsuwasz się z linii prawdy, spokutuj. Niech to nie będzie kolejna odsłona. Niech to nie będzie pewien rytuał, który rozpoczyna się tak, że Artur robi wprowadzenie, robi słowo, po czym mówi, kiedy będziesz uwielbiał dzisiaj Boga i wtedy już oczekujesz, jak pieśni, jak dźwięki grane przez Przemka będą cię niosły. To nie tak. To nie tak. Nie zaczniemy dzisiaj od dźwięków. To my ściągniemy dźwięki z nieba, wołaniem naszych serc i naszą modlitwą. Pokaż, na ile jesteś wdzięczny. Pokaż, na ile pragniesz dzisiaj, kolejnego dnia, kolejnego z Nim spotkania. Na ile chcesz Go uczcić, na ile chcesz Go wywyższyć. Zawołaj do Niego, nie patrz na innych. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Jeszua.
Ora mama kila raba shia bakara sara. Ora shia bakata masara. Boże życia, dawco życia, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Ritaya masia makaya. Oro to koloro masia. Erebebebe shia basaya. Oro shia makala rasaya. Ora baba baba kaya masaya. Kościele, módlcie się na językach. Rozpal ogień, który jest w Tobie. Rozpal go, rozpal go. Ogień jest wewnątrz, nie z zewnątrz. Ogień jest wewnątrz. Ora baba shia maya. Ora shia bakaya mahea. Ara bashia makaya mahe. Ora shia makaya masaya. Ora shia bakaye beke. Oroto koloroto mashia baba baka. Ora baba baba shia makala ramahe. Oroto koloroso. My teraz bierzemy w areszt każdą myśl, która nie wywyższa Ciebie, Jeszua. Każdą myśl. Ja przeklinam ją teraz, na tym miejscu. Przeklinam wszelką myśl. Wszelką myśl, która nie jest skoncentrowana na Tobie, która nie wywyższa Ciebie. Ura baba basia bakalaraho. Ura shia mama makeyeke. Ura shia baba kalarabasaya. Rishaya masaya. Kochani, jak świętujemy śmierć, to tylko śmierć, która prowadzi do zmartwychwstania. To jest Bóg żywych. Żywych. Pokaż życie. Pokaż życie. Bez muzyki. Pokaż życie. Pokaż życie. O, rasia baba kalaramasa. O, ja basia baba bakaya baeja. O, ja sia makaya. O, ja mama makaya maheja. Risha ja baba bakia bakolo. O, rasia mama maja. E, resia kaya kata. O, roto koloro momosia babai. E, resia bakalarasa. O, roto koloro boto bobo koloro mahia. Rebesia rasai. O, rosia baba bakalarahea. A, rabasia bakoloro moto. O, rabasia baba baba kalarasea. A, rabasia baba bakalaramaha. O, roto koloro boto bosira baba bakalarasere. O, roto koloro momomakia makasara. O, rabasia basara bakalara. Oroto koloro basia bakalara basa. Erebete kelera. Jesteś przygnieciony czymkolwiek. Wyjdź tu teraz na środek. Położę na tobie ręce. Wyjdź tu teraz, jeśli jesteś przygnieciony. Teraz, w tym momencie. Oro bobo bołki ja basia baba basara makata. Araba baba sia bakalara sara. Oroto koloro mosia basara. Ja przeklinam teraz wszelkie ciężary. Przeklinam to przez moc imienia Jezus. Oroto koloro basia basara. Życie mówię. Życie, życie, życie. Araba baba sia bakalara. Ora shia makalara masara, oroto koloro batabasha, sira bakalara basaya, arabashia bakalara sara, życie, 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 oroboshi matamakalara basia, rababa bakalara basoro loko, ora bashia basara, oba shia ba, ere shia makalara masara, oroto koloro boshoro bokola, oroto koloro bashia bakala, arababa bakalara bashia, arababa bashia masara, życie, 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 ja uwalniam życie teraz, uwalniam życie teraz, ja przeklinam teraz wszelką śmierć, przeklinam teraz wszelką śmierć. Życie, 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 życie. O robo bobo koloro sia baba babaka. O raba sia baba baba. Szara baba baba sa. O roso mo koloro sia baba baka laraha. Życie, ja uwalniam życie teraz. Uwalniam życie. Życie, araba baba kalara sa. O ro koloro si. Ja przekierowuję teraz myśli. Niedoczesność a wieczność. Niedoczesność a wieczność. O roto koloro bobo sia basa. Wszystkie ciężary spadają teraz. Teraz, teraz przez moc imienia Jezus. Oroto kolor. Ramana ramena esie. Shia bata bakaya masaya masala kalara sar. Ora basia masara. Ora basia basara basara. Shia bakalara basara. Shia bakalara basara. Bakalara basara. Bakalara basara. Basara. Shia bakalara basara. Bakalara basara. Ora basia bakalara basara. Bakalara basara. Ora basia. Ramana gera esie. Shira bakala rabasiya masara. Ojcze, ja zabezpieczam tą decyzję. Zabezpieczam tą decyzję teraz. Zabezpieczam teraz. Zabezpieczam teraz. Masz to w sobie! Świeży powiew życia. Bez muzyki! Świeży powiew życia. Świeży powiew życia. Wow. Świeży powiew życia. Shira bakala ramana gera esie. Ramana gera esie.
Ramana que si es. Ramana na que si es. Ramana mate care sie, Ramana mate spadają teraz, ja przeklinam wszelką formę śmierci, przeklinam to przez mozyki. Słuchajcie, jest takie afrykańskie przysłowie, ostatnio to przeczytałem, przyjmuj teraz życie. Afrykańskie przysłowie, które mówi, to co w sercu widać na twarzy. Arababa szara makala rasija. Mamy tatę oszukasz, ale życia nie oszukasz. Ramarana erezie. Śpiewaj w innych językach. Przeklinam śmierć i życie. Przeklinam teraz. Ramarana erezie. Ramarana erezie. Ramarana erezie. Życie i świeżość. Świeżość teraz. Ramana na gwende besie, Ramana ma ne magesie. Przecież nie masz twarzy. Hej! Ramana na guitar wete je 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 je. Ramana ma guitare besie to hej yo. Ramana gare dare di Yeshua. Ramana mageta beti eseti. Ramana na wela gebadi umbadi. Ramana ba hesari giri ere. Hey, 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 hey. Oh. Ramana ma vedegi di kulu chwał. Ramana ma zekari di jehi. Joy, 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 joy. Hey. Ramana ma vedegi di jehi. Ramana la ma na gesi jehi. Ojcze, my przeklinamy wszelkie duchy religii. Przeklinamy wszelką religię. Przeklinamy to teraz. Jakikolwiek zarodek, który powstał w jakiejkolwiek osobie na tym miejscu. Przeklinamy to teraz przez moc imienia Jezus. Przeklinamy teraz religijne duchy. Przeklinamy teraz duchy sztywności teraz. Przeklinamy to teraz. Przeklij ducha sztywności, jeśli nie umiesz się zagibać. Przeklij to teraz. Przeklij to teraz. To Ciebie dotyczy to słowo. Ciebie dotyczy. Jeśli masz problem teraz, jeśli masz kołek w tyłku teraz, przeklij ducha sztywności. Shabadakata melesi łobodo szolu lawakalasata marata. Ramana ma getare tie, Ramana ma vera getie, Ramana ma leta besie. Nie ma spotkania z oblubieńcem bez oliwy, nie ma. Dlaczego? Bo jest ciemność i go nie widać. On jest, ale jak lampa nie świeci, to nie widzi oblubieńca. Nie widzi. Ma swoje schematy, ma swoje oczekiwania. Ma swoje oczekiwania. Pamiętacie Jana Chrzciciela? Na początku torował drogę. Mówił, nie jestem godzien wiązać mu sandałów. Ale później był zaskoczony, tak? Czy to ty, to na pewno ty. Czy to ty jesteś Mesjaszem? Spotkanie z oblubieńcem na spotkanie. Zabieraj oliwę. Przychodź spragniony. Świadomy tego, kim On jest. Kim jesteś Ty. Nic nas tutaj nie wiąże. Nic nas nie wiąże. Nie ma schematu. Nie ma podziału. Lewa nawa, prawa nawa. Nie ma podziału. Scena zaczyna, reszta wchodzi. Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Złam to teraz. Teraz jest ten moment. Dochodzimy do poziomu zera dzisiaj. Do tego, abyśmy mogli prawidłowo wystartować.
Nikt tu nikogo nie niesie. Twój duch. Twój duch. Twój duch poniesie innych, a nie inni poniosą ciebie. Przypomnij sobie te słowa, ale weźmiecie, weźmiecie potęgę, siłę, moc, zdolności i możliwości Ducha Świętego. Weźmiecie i będziecie mi świadkami. Czy jesteś wdzięczny za to? Czy jesteś wdzięczny? Pokaż to. Pokaż to. Nie nam, nie mi, pokaż to. Szerebeketeli rasa la batamalasa. Jaha! Jest potrzebny. Ciężary spadają teraz, teraz. Wolność, wolność do życia. Powołani do tego, by żyć. Powołani do tego, by uwielbiać. Powołani do tego, by panować nad diabłem. Weryfikować prawdę od mrzonki. Właśnie jesteś misjonarzem, który wyjechał do Afryki i jest częścią uwielbienia. Cielesne. Najpierw jest to, co cielesne. Najpierw jest to, co cielesne. Najpierw jest to, co cielesne, a potem to, co duchowe. Ue, ue. Najpierw luz w ciele, a potem w duchu. Najpierw luz w ciele.
Przypomnij sobie pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie z Jezusem. Jak tony ciężarów spadały. Wyrwani do wolności. Wyrwani z królestwa ciemności. Wyrwani. Przypomnij sobie. Przypomnij. Nie zgub tego nigdy. To jest w tobie. To jest w tobie. Nie potrzeba zewnętrznej stymulacji. To jest dyscyplina naszego życia. To jest ta oliwa, którą cytowałem na początku. Bóg nie znika. Bóg się nie wycofuje. Nie zapomina o nas, o żadnym człowieku. To ludzie mają tendencję budowania swoich kanałów, form, jakie oni dopuszczają do spotkania albo czego w ogóle by chcieli. Schodząc ze ścieżki życia, schodząc ze ścieżki prawdy. Nie gubmy tego. Przemo, leć. Porusz swoje ciało teraz! Uwolnij swoje serce od nieprzebaczenia. Uwolnij swoje serce od żalu. Uwolnij swoje serce od głupich myśli o bracie i siostrze. Teraz! Teraz! Czy chcesz? Uwolnij swoje serce od nieprzebaczenia. Ja uwalniam swoje serce od głupich myśli o sobie samym i o innych, bo tak się nie da wielbić Boga. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, za wolność. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, za życie. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, za radość. Kto z was, przyjaciele, nie stracił jeszcze swojej twarzy? Wiesz o tym. Wiesz o tym. Jeśli jesteś odrodzony z Bożego Ducha, to wiesz. Zrób to dzisiaj. Wyjdź tu i zatań solo. Zatań solo do afrykańskich rytmów, które wytańczysz dla Jezusa z wdzięczności. Wyjdź teraz. Scena jest twoja. Strać twarz. Strać twarz. Strać twarz. Wiem, że to jest słowo prawdziwe. Nie zatwardzaj swojego serca w dniu, którym słyszysz Jego głos. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj. Dzisiaj jest dzień przełomu. Dzisiaj. Dzisiaj stracisz twarz i dzisiaj pójdziesz dalej. Dzisiaj. Dzisiaj. A teraz będzie manifestować się święty gen twórczości. Zapraszam teraz na środek święte tancerki. Zróbcie teraz nowy taniec. Nowy taniec, nową choreografię, takiej jak nie było. Tańczysz dla Pana, wyjdź. To jest ten czas. Rama, 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 Rama,
ba 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 ra wo ba re ge si he ra ma na ho re u ra pa de ye Jeśli coś cię wiąże jeszcze, jeśli coś cię trzyma, jeszcze przyglądasz się i się zastanawiasz, odwaliło im, co oni tu odstawiają, co to jest za cyrk, ale z drugiej strony jakaś część siebie trochę by tą pazurek do przodu wystawia, żeby dołączyła, chodź tu, położę na ciebie ręce, chodź, rozwal to do końca, rozwal to do końca, rozwal to do końca. Kościół to miejsce świętych i żywych. Chodź, chodź, chodź. Nie zostawiamy żadnej sfery ciemności. Żadnej sfery ciemności. Nie tworzymy specjalnych stref demonicznych. Nie tworzymy tego. Nie tworzymy tego. Ura, baba, ba, shia, basara, makata. Ura, shia, masaya, makata, maha. Ja przeklinam teraz wszelką ciemność. Przeklinam teraz. Przeklinam to teraz. Wierzycie teraz. Życie teraz. Życie teraz. Życie teraz. Życie teraz. Życie. Świeże mówię w życiu. Życie teraz. Życie płynie. Życie teraz. Życie teraz. Życie teraz. Życie teraz. Lester Samral. Życie teraz. Lester Samral powiedział kiedyś takie słowa: na rozgrzany piec mucha nie siada. Rozgrzyj piec! Dołóż do pieca, a muchy odlecą. Pan czyni co zechce, pan czyni co zechce, pan czyni co zechce. Pan czyni co zechce! Poddaj się mu! Wymyślcie! Taniec wolności! Ramana maramana maramana gele kese Ramana marele rebe debe rama o e Ramana la rebe garebe rabade. Radość ze zbawienia to skarb! 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 Nie przestawaj, Przemo. Nie przestawaj. Radość ze zbawienia to skarb. Nigdy go nie zgub. Nie zgub go. Nie zgub go. Nie schowaj go w sejfie. Nie zamknij go w Biblii. Nie zamknij go. Nie zamknij go. Tańczę także prawa nóżka, lewa nóżka, czasem rączka. Bo wiecie co, ja nie wstydzę się swojej kobiecości. Bóg wam dał to po to,
żebyście go tym uwielbiały. Nie, że to jest pożądliwe, bo są mężczyźni w kościele. I co z tego? Znaczy, z tego wszystko jest czyste. I dla mnie ten taniec jest czysty. Nawet jeśli kręcę tyłkiem, to się tego nie wstydzę, bo mam ładną pupę, bo taką dał mi Bóg. Dlatego chcę was zachęcić, drogie kobiety, żebyście to w sobie odkryły. Bo nawet jeśli macie to schowane, to może dlatego, że wstydzicie się, bo są tu faceci. I co z tego? To jest twój brat w Chrystusie. Jeśli on sobie z tym nie radzi, to to jest jego problem, nie twój. Idziemy dlatego dalej. Zachęcam was do tego, żebyście kręciły tymi biodrami, bo po to je w ogóle macie od Boga. Nie wstydźcie się tego, bo ja się tego nie wstydzę. Wy też możecie się tego nie wstydzić. To jest wasza kobiecość, to dał wam Bóg, abyście go tym uwielbiały. Nie jakimś tupu-tupu z jednej nogi na drugą. Jeśli tego nie masz, to pomódl się, żeby Bóg ci to dał, że chcesz tańczyć dla Niego. Nie, żeby się podobać facetom. Uważam, że to jest w ogóle takie zboczenie, że co jest złego w tym, że będziemy ładnie tańczyć i kręcić tyłkiem. Dawaj, Bartek! Kamil! Tak jak oddawałaś je na dyskotekach czy na koncertach, tak oddaj je teraz! Co to jest? Uwielbienie żywego Boga. Boga, który nie jest sztywniakiem. Na
Kto wie, że coś z niego spadło? Kto wie? Podnieś rękę. Że coś z niego spadło. Możecie tak mieć zawsze. Zawsze. Pamiętajcie o tym. Zawsze. To jest kwestia naszego podejścia. Kwestia tej oliwy, o której mówiłem. Nie gubcie tego. Nie gubcie tego. Dzięki, Przemo. Błogosławiony, który się mną nie zgorszy, mówi Jezus. Uszczęśliwiony ten, który się mną nie zgorszy. Z tego miejsca, z miejsca wolności, zaśpiewajmy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Jezus Chrystus moim Panem jest. Z tego miejsca, wolności od świata. Tak jak powiedziałem, nie tworzymy w naszych umysłach, w naszych ciałach specjalnych stref demonicznych. Czegoś tam nie wpuszczamy Jezusa. To takie wyjątkowe miejsce. Tu mamy jakąś tam formę. Kiedy będziemy śpiewać teraz, że jest naszym Panem, postanów, że to jest deklaracja. To nie są tylko słowa piosenki. To nie są tylko słowa piosenki. To jest Twoje wyznanie wiary. Wyznanie wiary. I decyzja. Jeśli wcześniej jej nie podjąłeś, lub potwierdzenie tej decyzji, że w 100% Jezus jest Panem Twojej duszy, Twojego ciała. Przemo. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On zbawił mnie. Alleluja. On zbawił mnie. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On zbawił mnie. Alleluja. On zbawił mnie. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On zbawił mnie. Alleluja. On zbawił mnie. Alleluja. Uratował Cię. Zbawił Cię. Wyrwał Cię.
wyrwał cię, uwolnił cię od tego świata. Uwolnił cię od tego świata. Uwolnił to, uwolnił cię. Chodź i chodź, uwielbiajmy Pana wciąż. Śpiewajmy o tym, że wiele On darował. Śpiewajmy o tym, jak wiele On darował nam. No chodź, uwielbiajmy Pana wciąż. Śpiewajmy o tym, jak wiele On darował. Wierzę, że darował ci wszystko. Winę za każdy twój błąd. Każdy. Przeklnij jakąkolwiek formułę potępienia, która próbuje cię gdzieś zatrzymywać czy blokować. Wszystko zostało ci darowane. Uwierz w to słowo. Proste słowo. Proste słowo. Proste. Oto cię wiarą. Otoż. Otoż. I powstań, jeśli gdzieś jeszcze kulejesz, powstań, powstań, powstań przez wiarę. Darował, darował, przybił do krzyża Golgoty, cały list dłużny, przybił to, przybił to. Jesteś niewinny i niewinna. Kalara Masyja Mata. Ora Mata Masyja Babab Kalara Soro.
Oroto coloro moshira makalara masia makata masara. Arabata bashia bakalara masoro coloro mosoyo. Ora shia makalara masata. Ojcze, ja modlę się o głęboką przeżywalność. Głęboką przeżywalność Twojego zmartwychwstania, Jezus. W każdej osobie, w kościele mocy. Ojcze, ja modlę się o przeżywalność. Przeżywalność Twojego zmartwychwstania. Ojcze, ja modlę się o głęboką świadomość tożsamości. Tożsamości. Tożsamości nie jako sloganu przerabianego, odhaczanego na liście pozycji, fundamentów. O nurkowanie w tożsamości. O nurkowanie. Głębokie nurkowanie w tożsamości. Arashita kalara masaya makata maha. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Moim Panem! Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On zbawił mnie, On zbawił mnie. Alleluja. On zbawił mnie, On zbawił mnie. Alleluja. On zbawił mnie, On zbawił mnie, Alleluja. On zbawił mnie, On zbawił mnie, Alleluja. Kto? Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. On zbawił mnie, On zbawił mnie, Alleluja. On zbawił mnie, On zbawił mnie, Alleluja. Chodź, uwielbiajmy Pana wciąż, śpiewajmy o tym, jak wiele On Oroto koloro mosio mokota. Ora tamashia mamae. Arashia kata masa. Dziękujemy Ci za każdą Twoją obietnicę. Dziękujemy Ci, Ojcze, że każda Twoja obietnica ma dla nas swoje tak. W Jezusie Chrystusie uwielbiamy Ciebie. Oroto machia maszaja makata. Nigdy nie spuszczaj sprzed oczu obietnic Bożych. Nie spuszczaj. Nie spuszczaj z oczu swojego dziedzictwa. Nie zważaj na to, co widzisz w wymiarze naturalnym. Nie zważaj. Pamiętaj. Wykonało się. Proste słowa. Proste słowa. Wykonało się. To w chwilach trudu, w chwilach przeciwnych okoliczności, to wtedy manifestuje się wiara. To wtedy stajesz. Co mnie to obchodzi? Jak ja mam obietnicę. Mam obietnicę. Poręczoną krwią Jezusa. Nie ma nic więcej. Nie ma nic więcej. Wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem. Więc dusza musi przeskoczyć. Musisz zmienić swój tryb myślenia. Musisz zmienić tryb. Obietnica, obietnica przed oczami, obietnica, obietnica, obietnica przed oczami. Żyjesz, realizujesz obietnicę.
jedną, drugą, trzecią, reszta się nie liczy. Choćby całe piekło wystąpiło przeciwko Tobie, masz obietnicę, to jest siła, to jest siła, to jest siła. Swoją wiarą ściągasz moc, ściągasz moc, ściągasz łaskę i ściągasz moc do tego tematu, swoją wiarą, swoją wiarą. Nic więcej nie potrzeba. Uchwyć się obietnicy. Uchwyć się. Nie musisz na nią zasłużyć. Jeśli upadłeś, to nie przekreśliło tego, że jesteś dzieckiem obietnicy. Może wydłużyłeś sobie na ziemi drogę dojścia przez jakiś błąd i konsekwencje, ale z tego miejsca chwyć się obietnicy. Obietnicy. Nikt tego nie obejdzie. Nikt tego nie obejdzie. Z wiary żyć będziemy. Zawsze. 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 Z wiary. Z wiary w wiarę. Pokochaj to. Pokochaj to. Ale niech słowa obietnic nie oddalają się od Twoich ust. Patrz na nie. Oglądaj je. Rozważaj. Nie czytaj Biblii na akord. Bierz obietnice, które Ci są potrzebne teraz do tego, aby realizować zadania. Aby mieć pokój. Wewnętrzny pokój. Odpocznienie. Radość. Bierz obietnice. Z jednej obietnicy jest w stanie pofrunąć taki strumień mocy i życia. Ogromny, że nie będziesz stał i się zastanawiał. Nie na akord, nie na akord. Nie jak w szkole kazali. Nie, weź obietnicę i się jej uchwyć. Przeżyj ją, przeżyj ją, przeżyj. Nawet jak staniesz w sytuacji krytycznej, po ludzku będzie Ci się wydawało, że z każdej strony jest przepaść. Twoje ziemskie oczy nie będą widziały rozwiązania. Uchwyć się obietnicy, której nie widzisz. Śpiewajmy o tym, jak wiele darował nam. No chodź, uwielbiajmy Pana. Ojcze, my przeklinamy wszelkie niedowiarstwo. Wszelkie niedowiarstwo. Wystąp przeciwko temu. Jeśli wierzę w jakikolwiek sposób opresjonowało Ciebie, że zszedłeś gdzieś przeciwko zszedłeś z drogi wiary. Wystąp przeciwko temu. Nakaż swojej duszy. Będziesz wierzyć. Będziesz się trzymać obietnic. Będziesz wierzyć. Przeklinamy wszelkie niedowiarstwo. Wszelki bunt. Przeklinamy to w życiu każdej osoby w Kościele. Przeklinamy to przez moc imienia Jezus. Przeklinamy to. Przeklinamy to. Stajemy na słowie, że żaden grzech nie będzie panował nad żadnym odrodzonym człowiekiem. Żadne niedowiarstwo nie ma władzy nad człowiekiem odrodzonym z Bożego Ducha i nie będzie panowało autorytetem Kościoła teraz. Uwalniamy tych,
którzy wpakowali się w sidła diabelskie w tym temacie. Przeklinamy teraz to. Przecinamy teraz wszelkie sidła. Wszelkie sidła teraz. Przecinamy. Uwalniamy teraz ludzi. Uwalniamy do życia wiary, do jakiego zostaliśmy powołani. Do życia w wierze. Wierze, a nie w oglądaniu. Wierze. Najpierw wiara, potem oglądanie. Najpierw wiara. A robota ja. Ojcze, zabezpieczamy teraz wszelki fundament wiary, jaki został złożony w każdej osobie w Kościele. Zabezpieczamy to przez moc imienia Jezus. Mówimy, że zły tego nigdy nie ukradnie. Fundament wiary. Fundament wiary. Fundament. Recepta na sukces. Prosta recepta na sukces. Prosta. 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 O Roshita Bakaya. Arabata Bashia Makaya. Orata Bashia Bakalarasa. Ojcze, ja modlę się o stałe umysły. Stałe umysły. Stałe umysły. Stałe i stabilne. Stałe i stabilne. Stałe i stabilne umysły. W życiu każdej osoby w Kościele. Stały i stabilny umysł. Zbudowany na fundamentach nauki apostolsko-proroczej. Stały i stabilny fundament. Stały i stabilny umysł. Oro motosia. Rabata babakae. Oro tokia basaya. Ere mekele resita. Oro to kolorosio. Słońce budzi się, aż zakończy się każdy dzień. Chwała Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami tańczysz. Chwała Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy się każdy dzień. Chwała Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, aniołami daje cześć. Chwała Adonaj. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwała Adonaj. Któż, któż jest jak Bóg, ponad wszystko On wzniosł Jego tron. Góry chylą się, oceany grzą, Panu dają hołd. Któż jest jak Bóg, ponad wszystko On wzniosł Jego tron. Góry chylą się, oceany grzą, Panu dają hołd. Chwal Adonaj. Odkąd słońce budzi się, a zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonaj. Odkąd słońce budzi się, a zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj. Cały Kościół z aniołami daje cześć. Chwal Adonaj. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonaj. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal wzywamy imię Twe, Jeszua. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe.
spław to nas. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Tarczo nasza. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe. Zaopatrzycielu nasz. Wzywamy imię Twe. 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 Mądrości nasza, wzywamy Twoje imię, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Powiedz to. Wyznaj to, podejmij decyzję, podejmij decyzję. Nie zboczysz, nie zboczysz z drogi prawdy, nie zboczysz z drogi wiary, nie zboczysz. Do końca moich dni uwielbij imię Twe. Swoim życiem uwielbimy Twoje imię. Do końca moich dni uwielbij imię Twe. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Do końca moich dni uwielbię imię Twe.
Jest kobieta tutaj dzisiaj, która do końca tygodnia ma podjąć ważną decyzję o zmianie. Ostatni dni, jak myślałaś o tym i za każdym razem przychodził do ciebie smutek. Próbujesz to rozważyć, próbujesz to zrozumieć, ale się boisz. Podejmij tą decyzję dzisiaj. Ta zmiana to słuszny kierunek. Jeśli to słowo jest do którejś z was, złóż mi później z tego świadectwo. Rzeczywistość ogarnia nas i przenika nas. Twoja rzeczywistość zywamy imię Twe, przenika nas. Przenika nasze dusze. Przenika nasze umysły. Przenika nasze plany, nasze strategie, nasze cele i dążenia. Przenika Twoja rzeczywistość. Twoja rzeczywistość. Przenikają nas. Przeszywają nas. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe z naszych serc. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. 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 Wzywamy imię Twe.
budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwa Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwa Adonai. Słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwa Adonai. Cały Kościół wielbi Cię. Ojcze, my wysyłamy teraz zwiadowców. Zwiadowców z Kościoła Mocy. Zwiadowców, którzy będą otwierali drzwi i którzy będą weryfikowali miejsca. Wysyłamy, Ojcze, zwiadowców teraz w miejsca nowe. Miejsca nowe i nieznane. Tam, gdzie nikt jeszcze nie był. Wysyłamy ich teraz. Zwiadowców. Zwiadowców. Ojcze, my ochraniamy i zabezpieczamy każdy element ich działalności. Każdy element. Ojcze, ja proklamuję teraz, że oni widzą prawidłowo. Widzą prawidłowo. Nie boją się. Nie ulegają naciskom. Ich dusze są przemienione. Nie filtrują prawdy przez bałwany. Są posłani jako zwiadowcy. Są posłani jako zwiadowcy. Ojcze, ja udrażniam ich dary i udrażniam ich talenty. Ojcze, ja proklamuję, że ich oczy widzą precyzyjnie. Że oni rozpoznają też plany i strategie przeciwnika. Ojcze, dziękuję Ci, że mądrość manifestuje się przez nich. Że zwiadowcy wracają z kompletną informacją. Z kompletną informacją. Ojcze, dziękuję Ci, że oni patrzą Twoimi oczami. Z perspektywy wieczności. Z perspektywy zarządzania. Z perspektywy panowania nad diabłem i grzechami. Ojcze, posyłamy świętych Kalebów i Jozue. Posyłamy zwiadowców. Zwiadowców na duchowe, święte rozpoznanie. Duchowe, święte rozpoznanie. Duchowe rozpoznanie. Duchowe rozpoznanie. Rozpoznanie. Misja rozpoznania i powrotu z informacją. Rozpoznania i powrotu. Rozpoznania i powrotu. Rozpoznania i powrotu. Kompletne, precyzyjne informacje. Ojcze, ja proklamuję, że oni nie dodają nic do tego. Że oni są wolni od kompleksów. Wolni od osobistych aspiracji. Przynoszą precyzyjną informację. Precyzyjna informacja zwrotna, że oni rozpoznają swoją rolę. Rolę zwiadowców. Zwiadowców. Święty wywiad. Święty wywiad. Posłani, aby badać teren. Posłani, aby wracać z informacją. Precyzyjną informacją, którą inni
wykorzystają na dalszych etapach. Jak w biegu sztafetowym, jak z przekazaniem pałeczki. Ojcze, zabezpieczam teraz ten etap i to zadanie. Etap zwiadu. Ojcze, ja modlę się o to, aby zwiadowcy właściwie się rozpoznali. Aby nic do tego nie dodawali, aby nic temu nie ujmowali. Aby rozpoznali swoją rolę i wypełnili ją w 100%, Ojcze. Oroto koloro masia baba basai. Rabata bakala rabashara. Oroto koloro bustia bakala rabasa. Oroto koloro bosho. Ora basia baba bakala rasa. Ja przeklinam jakąkolwiek formę ciemności nad tym tematem. Przeklinam teraz. Jakiekolwiek zamieszanie, jakiekolwiek zamęt w tym obszarze, ja to przeklinam. To jest czyste i wyraźne. Czyste i wyraźne. Precyzyjne. Oroto koloro bosia baba bakala rabasa. Jeśli rozpoznajesz, że to słowo jest o tobie, podejdź do mnie po spotkaniu. Zabezpieczamy ich, Ojcze. Zabezpieczamy. Oni są skoncentrowani w 100% na zadaniu. Na zadaniu. Nie widzą problemów, widzą rozwiązania. Albo kiedy w ogóle zauważy, dostrzegany jest jakikolwiek problem, oni od razu widzą szerzej. Uwielbiam Ciebie, Ojcze, za precyzyjną informację zwrotną. Uwielbiam Ciebie za to. Za precyzyjną informację zwrotną. Precyzyjny zwiad. I dziękuję Ci za życia poświęcone w tym celu. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za tą służbę. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten rodzaj służby i za poświęcenie zwiadowców. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie. Rita Shoro Koloro Bosira Babasar Araba Shere Meke. Ty ich wyposażyłeś. Wyposażyłeś ich, Ojcze. Wyposażyłeś ich. Orotowo koloro soja makata. Arabata basija makata soro. Oroboto bosere bekeja basija. Arabasija basara. Oni się teraz rozpoznają do końca. I posyłamy ich, Ojcze. Oroto kojo bosobo kobota. Eremete mesija. Arabata basija bakata basoju. Ora mashere mese. Arabata shia masara. Czas, Boże wyzwolenie rozbiło Cię.
Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło cień, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło cień, Bóg z nami jest. Okres burz, mój bunt, utracony grunt. Rzucam się na twarz, pogutuję. Widzę rany twe, pęka serce me. Wkraczasz Jezu mój i ratuję. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło cię, Bóg za mną jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos, Boże wyzwolenie odmienia los, Boże wyzwolenie to święty gest, Bóg za mną jest. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, rozbiło cień, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie to też wyzwolenie od fałszu i mrzonek. Boże wyzwolenie wyprowadza też do służby. Wierzę, że dzisiaj ktoś przyjmuje to wyzwolenie do bycia zwiadowcą. Wyzwolenie do tego, aby całkowicie się rozpoznać i wejść w swoją rolę jako zwiadowca. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło cień, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos, Boże wyzwolenie odmienia los, Boże wyzwolenie to święty gest, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło cień, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos, Boże wyzwolenie odmienia los, Bóg z nami jest. Porzucił świat, serca mego krzyk z głębi nocy. Żyłem wiele lat, wiedząc, że to gra. Dobro, zło i cios prosto w oczy. Biegłem ciągle w mrok, płacąc za ten krok. W głowie cień i tłok, w piekło wrosłem. Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło cień, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło cię, Bóg z nami jest. Okres burz, mój bunt, ukradzony grunt. Rzucam się na twarz, okutuję. Widzę rany twe, pęka serce.
wkraczasz, Jezu mój, i ratujesz. Boże wyzwolenie. Boże wyzwolenie ma prawdy głos, Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas. Boże wyzwolenie rozbiło Cię, Bóg z nami jest. Prawdy głos odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło Cię, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos, Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest, Bóg z nami jest. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. A, drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Na sam szczyt idę, aby żyć, ręką Boga dziś.
Bogu na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga dziś prowadzony. To nasza proklamacja wiary. Idziemy na sam szczyt, aby żyć, żyć zjednoczeni z Tobą, poddani Tobie. Idziemy, idziemy i nie będziemy się zatrzymywać. Nie będziemy nigdy chodzić wokół tej samej góry. Idziemy prosto na szczyt. Aby żyć i aby uwalniać życie. Aby uwalniać życie. Wszędzie, gdzie jesteśmy. Aby życie wylewało się. Jako potężne rzeki wody żywej. Wylewały się. Wylewały się. Jak fala tsunami. Posłuszni Twojemu słowu. Poddani Twojej prawdzie. Zasadą Twojego królestwa. Arashita makala rasera. Ojcze, ja proklamuję, że żadna osoba w Kościele nie będzie przez 40 lat chodzić po pustyni, szukając drogi. Ty jesteś drogą i Ty jesteś w nas. Droga jest w nas. Jest widoczna i czytelna. Ojcze, my proklamujemy teraz to. Ja zabezpieczam posłuszeństwo prawdzie, posłuszeństwo Twojemu słowu. Zabezpieczam to w życiu każdej osoby w Kościele. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Ojcze, ja modlę się o dyscyplinę życia. Dyscyplinę życia. Dyscyplinę. Uległość wobec prawdy. I ofensywa wobec diabła. Ojcze, modlę się o to. Uległość wobec prawdy. I ofensywa wobec diabła. Ja modlę się, Ojcze, o odważne wystąpienia. Odważne wystąpienia. Modlę się, Ojcze, o ewangelizację, o wpływ Kościoła. Ja modlę się o to, Ojcze. Dziękuję Ci, że jesteśmy coraz dojrzalsi. W coraz większym stopniu mądrość manifestuje się przez nas w naszych działaniach. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. Ja modlę się teraz o każdą ewangelizację Kościoła Mocy i całego zespołu apostolskiego, Ojcze. Dziękuję Ci za świeże poselstwa z nieba, za głoszoną pełną Ewangelię, za głoszone upamiętanie i głoszony ratunek, Ojcze. Dziękuję Ci za pełną Ewangelię połączoną ze świadectwem życia, ze świadectwem Twojego działania, Ojcze. Ja modlę się o słowa, które przeszywają ludzkie serca. Oroto shira bakaya. Ja mówię wolność od schematu, wolność, otwarty umysł ewangelistów. Otwarty umysł na świeże słowo, które dajesz w danym czasie, wokół którego mogą budować poselstwo ewangelizacyjne. Ojcze, dziękuję Ci za dary duchowe, za Kościół, który porusza się w darach. Dziękuję Ci za słowa wiedzy, za słowa mądrości, Ojcze. Dziękuję Ci za dary uzdrawiania, za dary czynienia cudów. Dziękuję Ci, Ojcze, za dary proroctwa. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za manifestację darów duchowych u wszystkich usługujących, Ojcze. Ja modlę się teraz o roto koloroba shia baba, aby ludzie pragnęli usługiwać w darach, aby pragnęli usługiwać, aby wierzyli w dary, Ojcze. Ja modlę się o roto koloroba shia mama, o kolejny poziom wzrostu w posługiwania darach w Kościele, posługiwanie w darach. Posługiwanie w darach, Ojcze. Ja modlę się o potężne manifestacje tego na ulicach, na spotkaniach, w rozmowach zbiorowych, w rozmowach jeden na jeden.
potężne manifestacje Twoich darów. Ribababa shia bakala rachea masaya. Ura ta shia bakala bakea. Shira boto bo soro mokoto. Uro to koloro boseya. Ojcze, gromadzimy synów pokoju, synów i córki pokoju, gromadzimy w miejscu naszych ewangelizacji. Boże aniołowie, posyłamy was teraz. Przygotowujcie każde z tych miejsc, którego data została już wyznaczona i zaplanowana. Kierujcie tam ludzi, kierujcie tam synów i córki pokoju. Oroto makija masza. Ja proklamuję przychylność wszelkich władz w stosunku do każdej ewangelizacji. Ja zabezpieczam najlepsze miejsca do głoszenia Ewangelii. Najlepsze miejsca, Ojcze, najlepsze miejsca. Oroto koloro masz, strategiczne miejsca, z których głoszona jest Ewangelia. Strategiczne miejsca wpływu, Ojcze. Ja zabezpieczam to przez moc imienia Jezus. Oroto koloro matabasza. Ja przeklinam teraz wszelki lęk, wszelkie duchy wycofania i wszelkie duchy dziadostwa, które nakazują chować się po krzakach. Ja mówię strategiczne miejsca i odważne wystąpienia, manifestacje mocy, Ojcze. Ja to zabezpieczam przez moc Twojego świętego imienia. Oroto koloro basza. Ja mówię teraz odwaga u ewangelistów. Odwaga. Kolejny pułap odwagi. Odwaga. Oroto koloro seja. Riba szaraba kalarase. Oroto koloro szoro. Ojcze, ja modlę się też o nieszablonowe podejście. Oroto kija baszar. Żeby dusza ludzka nie zatrzymywała tego, co żywe i prawdziwe próbuje się przebić z ducha. Oroto kolorosia. Otwartość na nowe. Otwartość na świeże. Ojcze, ja proklamuję, że jesteśmy otwarci na nowe. Na nowe. Świeży głos, świeże namaszczenie. Ojcze, ja proklamuję teraz, że my nie żyjemy wczorajszym namaszczeniem, że my nie żyjemy wczorajszym dniem, że wczorajszego dnia już nie ma, że dzisiaj jest dzień wpływu, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień głoszenia Ewangelii, dzisiaj jest dzień, kiedy uwalniasz świeże słowo, dzisiaj jest dzień, kiedy uwalnia się przez nas świeże namaszczenie. Oroto koloro basia. Arabata masere keleresia makalarasai. Oroto koloro bosebe kelereheia. Arabasie baba bakalasa. Ty powiedziałeś przez usta Pawła: zapominam o tym, co za mną, i zmierzam do tego, co przede mną. Najarany dzisiejszym dniem, że jest dzisiaj. Że dzisiaj mogę wierzyć, że dzisiaj mogę działać, że dzisiaj mogę przyprowadzać ludzi do Jezusa, że dzisiaj mogę głosić prawdę, że dzisiaj mogę prezentować prawdę. Dzisiaj wpływ. Zabezpieczam to, Ojcze. Arabata bakija maszaja. Oroto koloro mosiju. Arabasei krese. Modlę się, Ojcze, święte odpocznienie. Odpocznienie. Oroto kija baszaja baza. Arashia. Jahwe szalom. Ja wzywam Twoje potężne imię. Wzywam Twoje potężne imię. Nad ludźmi w kościele i w zespole. Wzywam Twoje potężne imię. Arabasita. Oroto shira basara. Ty powiedziałeś, pokój wam daję, nie jak ten świat, pokój. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, że ludzie tego realnie doświadczają, że kiedy przechodzą przez trudne okoliczności, ten pokój jest z nimi, oni są świadomi, że są bezpieczni, że nic im nie grozi, i ten pokój powoduje, że idą dalej, że się nie zatrzymują, nie wahają się, nie zadają zbędnych pytań, tylko idą. Wokół wszystko płonie, wokół padają bomby, ale w nich jest pokój i pewność. Pewność, pokój i obietnice, i cele, i zadania, które złożyłeś. I idą i się nie zatrzymują. Idą i się nie rozglądają na boki. Idą skoncentrowani na celu, wypełnieni pokojem. Ojcze, ja modlę się o potężne doświadczenia Jahwe Shalom. Ja modlę się Jahwe Shalom, abyś przenikał umysły ludzi. Przenikał. Uwierz w to. Arabata shia maga. Zajemata basara. Shio sotomasu.
pełen chwały, otoczę go koroną prawdy. Zbuduję ci dom pełen chwały, otoczę go koroną prawdy. Buduję ci dom pełen chwały, otaczam go koroną prawdy. Buduję ci dom, buduję ci dziś pełen chwały, otaczam go koroną prawdy. Jak wysokie niebo, buduję ją w szczerości serca. Oh,
buduję Ci dom, buduję Ci dom. Pełen chwały, pełen chwały. Otaczam go koroną prawdy. Buduję Ci dom, buduję Ci dom. Pełen chwały, pełen chwały. Otaczam go koroną prawdy. Wysokie niebo, wbuduj ją w szczerości serca. Świątynię swą jak wysokie niebo, buduję ją w szczerości serca. Oh.
Czy ktoś potrzebuje uzdrowienia? Jeśli tak, to wyjdź do przodu. Ewangeliści, podchodźcie. Koroną prawdy, pełen chwały, otaczam go. Raz. Ewangeliści, podchodźcie do Mozesa Rydosu. Wysokie niebo buduje ją w szczerość serca.
cały ostawia go świętością swoją. Ktoś z was z dzisiaj informację prorocza. Świeżo. Z dzisiaj. Czy ktoś dostał takie słowo? Są ludzie, którzy tu wśród nas, którzy stoją w takim teraz miejscu, że mają szansę docisnąć rzeczy w swoim sercu do końca, tak żeby zrobić porządek. I to jest ten moment najmniej przyjemny, bo dochodzisz do rzeczy, które są głęboko zakorzenione. Nie możesz teraz odpuścić. Jeżeli chcesz realnie mieć sukces w ogóle w życiu i chcesz realnie wejść w pełnię w ogóle swojej Chrystusowej wielkości, nie możesz odpuścić. Nie wystrasz się tego, zrób porządek do końca w swoim sercu. Się wyczekiwanie, czy będzie? Siadajmy. Powiem, trwajmy w tym. Trwajmy. Thank you.
Uwielbiamy Ciebie, Boże. Podchodzimy poważnie do tej deklaracji. Nasz dom będzie otoczony koroną prawdy. Świątynia budowana w szczerości serca i przyozdobiona naszą świętością. I przy tym wszystkim wypełnimy zadanie, do jakich nas posłałeś i wyposażyłeś. Uwielbiamy Ciebie. Potężny Boże, życia, mocy. Uwielbiamy Ciebie, Jeszua. Amen. Siadajcie, kochani.